Że to jest badanie temperatury krystalizacji za pomocą krystalizatora, w którym określa się temperaturę zamrażania płynu do spryskiwaczy. Dziękuję. To w roku 2005 staraniem ówczesnych władz miejskich, jak również województwa podlaskiego, doprowadziliśmy do utworzenia w Suwałkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która na dzisiaj kształci ponad 2000 studentów na 13 kierunkach. Te kadry w różnych specjalnościach zasilają również lokalni przedsiębiorcy. To w tym mieście od 5 lat zwalniamy firmy z podatku od nieruchomości, stosując tak zwaną pomoc de minimis z racji zatrudnienia nowych pracowników z tytułu właśnie zrealizowanych nowych inwestycji. To w tym mieście funkcjonują organizacje okołobiznesowe wspierające właśnie funkcjonowanie przedsiębiorstw, które mają w swoim pakiecie usług fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Wydawać by się mogło, że to dużo, ale to ciągle jest za mało w stosunku do tego, co powinno być. Niestety są różne niedostatki, chociażby brak infrastruktury, tej szczególnie infrastruktury drogowej, kolejowej. Oczywiście dzieli nas znaczna odległość do rynku zbytu, dużego rynku zbytu, do bazy zaopatrzeniowej. To są nasze problemy, ale to nie są wszystkie problemy, panie prezydencie, bo w kontaktach, bo przy prezydencie miasta Suwałk działa taka rada gospodarcza i raz na kwartał spotykamy się i mamy możliwość właśnie wysłuchania oczekiwań, żądań naszych przedsiębiorców. I oni mówią, panie prezydencie, spotyka się pan w różnych gremiach, z różnymi osobami, a wobec tego trzeba coś zrobić z tym, z tą ilością prawa polskiego, tych przepisów, szczególnie prawa podatkowego, chociażby ustawa VAT-owska, prawo zamówień publicznych, tak jak patrzę na pana ministra, to od razu prawo budowlane, ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, ale wiem, że w tym kierunku są prowadzone prace i mamy taką nadzieję, że rząd cały czas pracuje na zmianę tego niedoskonałego naszego prawa. Panie prezydencie, szanowni państwo, za chwilę pan prezes tego parku przedstawi ideę parku, tą ideą, którą kierowało się miasto Suwałki przy jego założeniu w roku 2003, zasady funkcjonowania i ofertę tego parku na dzisiaj. Przedstawi również firmy, które tutaj inkubują, które znalazły już swoje miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. To między innymi dla tych firm
które już są i dla tych firm, które nie ma wątpliwości, tutaj będą. Ten obiekt parku powstał. To podnosi naszą atrakcyjność. Atrakcyjność rozwojową jako miasta, jako całej, jak również całej Suwalszczyzny. Zdajemy doskonale dzisiaj z tego sprawę, że w świecie globalnym, w świecie otwartym, tylko innowacyjne przedsiębiorstwo ukierunkowane na efektywne wykorzystanie swoich zasobów, w szczególności wiedzy, wdrażanie właśnie wyników badań naukowych pozwoli wzmocnić konkurencyjność tych firm i osiągnąć sukces w biznesie. Panie Prezydencie, ten obiekt jest zlokalizowany przy drodze krajowej numer 8. Chciałbym serdecznie nakłonić Pana Prezydenta do tego, żebyśmy umówili się za 2-3 lata, że Pan Prezydent jako głowa państwa przyjedzie tutaj i sprawdzi, co w tym parku naukowo-technologicznym w Suwałkach się dzieje. Jakie zrobiliśmy postępy. Do tego, Panie Prezydencie, nakłaniam i oczywiście zapraszamy za 2-3 lata do złożenia rewizyjki. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu proszę pana dyrektora Raczkowskiego, prezesa Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w pięknym obiekcie, który to miejsce jeszcze nie tak dawno wyglądało zupełnie inaczej. Kilkanaście miesięcy temu było tutaj tylko czyste pole. W 2010 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości podpisaliśmy umowę na realizację nowych obiektów w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Za kwotę ponad 67 milionów złotych powstał ten przepiękny kompleks obiektów. Finansowany w bardzo dużym udziale ze środków Unii Europejskiej. Proszę Państwa, Park Naukowo-Technologiczny to nie tylko budynki, to przede wszystkim treść, którą chcemy wypełnić te mury, to również nasza oferta, ale również nasi partnerzy. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy jednym z nielicznych parków prowadzonych w formie spółki. Naszymi udziałowcami są znamienite polskie uczelnie. To jest Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, to jest Instytut Łączności, to jest Uniwersytet w Gęstochu oraz miasto Suwałki. Samorząd Suwałki jest dominującym udziałowcem w naszym parku. Szanowni Państwo, w naszym parku chcemy stworzyć miejsce, gdzie biznes będzie spotykał się z nauką. Miejsce, taka jest nasza idea, żeby stworzyć na rubieży Unii Europejskiej miejsce, gdzie wschód spotka się z zachodem. Zbudować ośrodek wiedzy, gdzie transfer technologii i transfer wiedzy będzie przepływał w obu kierunkach. To jest laboratorium multimedialne, laboratorium chemiczne, odnawialnych źródeł energii, laboratorium ratownictwa medycznego, procedur medycznych. Każde to laboratorium posiada w swoim składzie jeszcze wiele pracowni. Mogę powiedzieć również, z mojej wiedzy, jesteśmy jedynym parkiem w Polsce, który dla swoich kontrahentów i operatorów oferuje kompletnie wyposażone laboratoria w sprzęt specjalistyczny. Żaden inny park w Polsce takiej oferty nie przedkłada. Stało się to dzięki temu, że w całym procesie inwestycyjnym zaoszczędziliśmy kilkanaście milionów złotych, które za zgodą instytucji zarządzającej przeznaczyliśmy na doposażenie naszego obiektu w sprzęt specjalistyczny. To jest nasza przewaga nad innymi parkami, ale jednocześnie zachęta dla naukowców, dla technologów. Mamy tutaj naprawdę świetną aparaturę, świetny sprzęt. Produkcję różnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Budynek główny to inkubator przedsiębiorczości. To miejsce dla innowacyjnych młodych firm. Tego miejsca w dużych ośrodkach akademickich, szukają swego miejsca w innym regionie kraju, za granicą. Jest problem, bo to są młodzi, zdolni ludzie. Ale obserwuję też zjawisko i tendencje do powrotów. Przynajmniej kilka osób wróciło do Suwałk, do swojego rodzinnego miasta, tylko dlatego, że znalazło pracę w firmie znajdującej się w Parku Naukowo-Technologicznym. Ta grupa niebawem się powiększy o jeszcze jednego młodego Suwalczanina, który jest wśród nas. To Maciej Urbanowicz. Młody człowiek, twórca pierwszego polskiego satelity. Jak na razie pierwszego i jedynego. Panie Maćku, bardzo bym prosił, niech pan powie nam, dlaczego chce pan właśnie w Suwałkach tutaj realizować swoje pasje, swoje marzenia. Zapraszam i proszę o krótką wypowiedź. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, panie prezesie. Park naukowo-technologiczny stwarza warunki, których nigdzie indziej w Polsce nie można znaleźć. Dosłownie, zwiedziłem różne ośrodki w Polsce i na świecie i jestem pewien, że takiego drugiego ośrodka nie możecie nigdzie znaleźć. Ale co mnie tutaj sprowadza? Zdjęcie, które jest pokazane w tle, prezentuje naszego pierwszego polskiego satelitę, który poleciał w zeszłym roku na rakiecie Vega, która poleciała w lutym z Gujany Francuskiej. To jest bardzo ważny rok 2012, dlatego że to jest dokładnie ten sam rok, kiedy Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pełnoprawny członek. Miałem to szczęście i ten honor być koordynatorem i głównym konstruktorem tego satelity. Po wielu latach podróży w różnych miejscach, po wielu latach realizacji tego projektu, realizacji także innych projektów i kontaktów z firmami i instytucjami na świecie, dosłownie praktycznie na całym świecie, zdecydowaliśmy się wraz z partnerami z Polski zbudować coś kompletnie nowego, coś kompletnie innowacyjnego, niezależnego od innych działań tego typu realizowanych w Polsce. Wraz z partnerami z Polski stwierdziliśmy, że pójdziemy o ten krok dalej. Nie będziemy realizowali nauki, skupimy się na biznesie, którym de facto jest przemysł kosmiczny, który na świecie przynosi bardzo duże dochody i jest wart ponad 280 miliardów w skali całego świata. Nauka, która jest tak eksponowana w mediach, jest to ledwie około 7-8%, natomiast my się skupiamy na tej reszcie. I w tym momencie Park Naukowo-Technologiczny, tak jak i władze Suwałk, otworzyły dla nas drzwi. Przywitały nas z otwartymi ramionami. Przychodźcie tutaj, przychodźcie do parku, realizujcie te zadania. Okazało się, że ta idea, o której teraz wspominał pan prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód, spodobała się dla partnerów z zagranicy. Do tego stopnia, że już wkrótce tutaj w Suwałkach będzie ulokowana siedziba główna polskiej firmy z partnerami zagranicznymi, która tutaj będzie realizowała systemy łączności satelitarnej z satelitami obserwacyjnymi. Będziemy dostarczali danych, które mogą być wykorzystane przez Polskę, przez naszych partnerów za wschodniej granicy, czy też nieco na północ, Litwa, Łotwa, Estonia. Te wszystkie dane satelitarne, które i tak powszechnie wykorzystujemy, musimy kupować cały czas z zagranicy. A w tym momencie będziemy mogli je wykorzystać tutaj w Polsce, ponieważ one de facto będą pochodziły z Polski. Co prawda będą spływały do nas z satelitów, które krążą nad nami kilkaset kilometrów nad naszymi głowami. Ale jednak to wszystko będzie tutaj się działo w Polsce. Jednakże to nie jest jedyne działanie, które chcemy robić. W najbliższej przyszłości planujemy także budować tutaj sprzęt kosmiczny. To może kosmicznie brzmi, ale tak, rzeczywiście to chcemy tutaj robić, dlatego że, tak jak wcześniej wspominałem, przemysł kosmiczny, celowo nie używam słowa nauka. Dlatego, że przemysł kosmiczny jest dokładnie takim samym przemysłem, jak przemysł motoryzacyjny, spożywczy, farmaceutyczny. Tylko po prostu zajmujemy się troszeczkę innymi rzeczami. Rządzi się dokładnie tymi samymi prawami, natomiast polega na współpracy międzynarodowej. I Park Naukowo-Technologiczny nosi w nazwie ten człon Polska Wschód. Natomiast powiedziałbym Polska Świat, dlatego że rzeczywiście praca Parku Naukowo-Technologicznego, już wiem, że są realizowane projekty międzynarodowe. Ta praca będzie polegała na współpracy międzynarodowej. Zarówno pokaże, że rzeczywiście my potrafimy robić nie coś, ale rzeczywiście konkretne produkty, konkretne usługi i dostarczymy je na rynek. Dostarczymy na rynek polski i zagraniczny. I przez to Suwałki rzeczywiście zwiększą swoje znaczenie. W tej chwili cały czas to znaczenie rośnie. I jeszcze raz podkreślam, Park Naukowo-Technologiczny, jak i miasto Suwałki
bardzo wspierają tego typu inicjatywy i czego dowodem jest chociażby to, że przechodzimy do Suwałk. Właśnie tutaj do Suwałk realizować nasze zadania, nasze projekty kosmiczne. Być może kiedyś tutaj będzie zbudowany satelita, kto wie, ale naprawdę takie rzeczy się robi w Polsce już w kilku innych miejscach, natomiast my jesteśmy całkowicie niezależni. Niezależni budujemy coś, czego tak naprawdę nie było. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zapraszając dzisiaj na to spotkanie pana Macka Urbanowicza oraz wykorzystując to, że tak licznie media są reprezentowane dzisiaj na sali, chciałbym dać wyraźny przekaz młodym ludziom. Park Naukowo-Technologiczny to wasze miejsce. On jest dla was i to jest wasza przyszłość. Dziękuję. Panie prezesie, dziękuję bardzo. O zabranie głosu uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie, panie wojewodo, szanowna pani poseł, wszyscy przedstawiciele władzy samorządowej, przedstawiciele środowisk ważnych dla zarządzania, ważnych dla przyszłości Suwalszczyzny. Proszę Państwa, jest takie niedobre, nieładne polskie powiedzenie, ale coś oddające szcząstki różnych naszych charakterów, że nic tak nie cieszy jak to, że u sąsiada krowa zdycha. Ja jestem sąsiadem z powiatu suwalskiego, bo jestem z obywatelem powiatu sejneńskiego, ale chcę Państwa zapewnić, że niesłychanie mnie cieszy to, że mogę widzieć rozwój Suwałk, mogę widzieć rozwój powiatu suwalskiego, całej Suwalszczyzny, całej tej części Polski, która często jest postrzegana przez pryzmat pewnych zapóźnień dziejowych, przez pryzmat dotychczasowych nieszczęść natury historycznej, które oznaczały, że tereny Polski Wschodniej rozwijały się wolniej. Dzisiaj widać, że dzięki głębokiej modernizacji całej Polski, dzięki dostępności także do środków Unii Europejskiej, a więc dzięki członkostwu i związaniu się ze światem zachodnim, a nie wschodnim, cała Polska, ale także i cała Polska Wschodnia i Suwalszczyzna uzyskuje zupełnie nowe możliwości i potrafi z nich skorzystać. To po prostu widać. To po prostu widać wszędzie, także tutaj, w tym niezwykłym miejscu, w Parku Technologicznym, w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Po prostu widać perspektywę nowoczesności. Widać perspektywę nową, która otwiera nowe możliwości, także i przed młodymi ludźmi z tego rejonu, ale i dla całej społeczności do kraju. I wyznacza także kierunek na nowoczesność, na przyszłość, stwarzając szansę na zagwarantowanie nam bezpieczeństwa, też w sposób nietradycyjny, a właśnie nowoczesny. I dzisiaj tak samo w tej chwili jestem tutaj w Suwałkach, w Parku Technologicznym, pokazać, że idziemy konsekwentnie jako cały kraj, idziemy w kierunku nowoczesności, głębokiej modernizacji, głębokiej innowacyjności. Nie bojąc się o to, że utracimy te walory, które tworzą Polskę, które tworzą społeczeństwo polskie, naród polski, także tutaj na Suwalszczyźnie, także w tym rejonie Polski. Bo przecież modernizacja, bo przecież nowoczesność daje się w pełni pogodzić i z tradycjami narodowymi, i z wiarą przodków, ale daje się także pogodzić z tradycyjnym pojmowaniem wartości, które się znajdą w każdym rejonie. Tu na Suwalszczyźnie tą niezwykłą wartością jest z jednej strony środowisko naturalne, są walory krajoznawcze, przecież no, nieporównywalne, no może porównywalne, ale dla mnie przynajmniej niesłychanie przemawiające pod Gdziejka, witam panią Wójt serdecznie, aż po Puszczę Augustowską. Proszę Państwa, trzeba dbać o to, co kiedyś stanowiło tą wielką dumę tego regionu, a więc właśnie naturę, wspaniałą przyrodę, walory krajoznawcze, czarnochańcze, wigry, parki narodowe. To wszystko jest wartością samą w sobie, ale to nie musi stać i nie powinno stać w sprzeczności z potrzebą unowocześnienia naszego kraju, stwarzania nowych możliwości dla społeczności tutejszej. To widać, że Państwo to potraficie robić. Pan prezydent był uprzejmy mnie zaprosić za 3 lata. Ja,
Panie Prezydencie, no nie będę się przyznawał, że to regularnie bywam głównie na bazarze, na bazarze w Sywałkach i bardzo to lubię, no i noszę jakieś ciężkie koszyki, więc na pewno będę wcześniej. Ja chciałem powiedzieć, że marzy mi się o tym, żeby kiedyś, żebym stosunkowo szybko mógł tutaj dojechać, no może nie tą autostradą, o której Pan mówi, ale już tymi znowu unowocześnionymi drogami polskimi, które stworzą szansę na wykorzystanie jeszcze jednego bardzo ważnego atutu tych ziem. Mam na myśli, już przecież rozpoczynano inwestycje obwodnicy w Augustowie, rozpoczynano w przyszłym roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze z finansami europejskimi, inwestycje w zakresie obwodnicy Suwa, to prawie, że Dyrekcja Krajowa Dróg to w pełni analizuje, ale te dwie obwodnice się połączy, to już prawie jest autostrada i to spory jej odcinek. Więc myślę, że też dla Ciebie, Leszku, będzie to wielką satysfakcją, że Twoje dzieło, wielkie działanie na rzecz budowania obwodnicy Augustowa znajdzie swój szczęśliwy finał. Proszę Państwa, ale to jest właśnie te obwodnice, rozwój tego regionu, to także jest szansa na wykorzystanie szczególnego położenia. Nie tylko na Czarną Hańczą, nie tylko w pobliżu Cisowej Góry, nie tylko w pobliżu jeziora Wigry, czy całej Puszczy Augustowskiej. To jest szansa na wykorzystanie położenia pomiędzy, w rejonie przygranicznym, gdzie tuż, tuż za miedzą są sąsiedzi, którzy inaczej się rozwijają, a których rozwój może się odbywać także z korzyścią dla tego regionu. Tu była o tym mowa, że i w tym parku technologicznym mają szansę pojawić się firmy wspólnie zagospodarowujące szanse ekonomiczne w wymiarze szerszym niż Suwalszczyzna, szerszym także niż Polska. Tego Państwu życzę, tego życzę również sobie, jako sąsiadowi powiatu suwalskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Drodzy Państwo, wystąpienie Pana Prezydenta kończy oficjalną część jego wizyty w tym miejscu. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i za przybycie. W szczególności dziękuję mediom za relacjonowanie tego bardzo ważnego wydarzenia dla nas wszystkich. I zapraszam w tym momencie zaproszonych gości na górę do foyer górnej sali konferencyjnej na część nieoficjalną. Jak Państwo wiecie, zamkniętą dla mediów. Dziękuję uprzejmie. Do autokaru, tak? Tam... Dziękujemy, to już jest bardzo ostatni dziękujemy. Punkt, także...
nie dobrze może być firma prawnicza. To nie ma znaczenia, tak? To może być socjolog tutaj, swoje biuro. Chodzi o absolwentów z jakimś tytułem, tak? Dokładnie, absolwentów, czyli tych, którzy ukończyli szkoły, tak? To już nie ma znaczenia jakie. Wyższe, szkoły wyższe oczywiście. Wyższe. No, ale to raczej takie chyba techniczne, to dwa kierunki bardziej chyba. Niekoniecznie, no zależy, kto ma jaki pomysł, tak? Na...